wyprzedził Grzegorza Lata, rozgrywając 101 mecz z Ekwadorem, a dziś po raz 102, ostatni raz w narodowej reprezentacji, obok sekretarz Polskiego Związku Piłki Nożnej Zdzisław Kręcina, pamiątkowa patera, właśnie na którą będzie zerkał Michał, a gdy udzielał licznych wywiadów, powiedział o sobie tak: nie będę legendą, na pewno większą są Lato, Lubański, Żmuda, Dejna, Boniek, Szarmach, ci wszyscy... I mamy zmianę defensywnie. Tak. Kolejną w polskiej ekipie. Michał Żewłaków. Zapamiętajmy. 61. minuta pożegnalnego meczu. Żegna się z kolegami. Nadarzyła się okazja. Czułem się niechciany. Postanowiłem ją wykorzystać i pożegnać się z biało-czerwonymi barwami. Jodłowiec chodzi, tak? 102. mecz, tak. Michała Żewłakowa, dziękujemy polskich kibiców, dziękujemy od nas, dziękujemy od nas wszystkich, trenerów, działaczy, dziennikarzy, wszystkich, którzy kibicowali i śledzili tę piękną, długą karierę. Miałem przyjemność komentowania występów Żewłakowa, czy to podczas Mistrzostw Świata w 2002, czy też w 2010 roku. Dziękujemy, Michał, zapisałeś piękną kartę i naprawdę szkoda, że już kończysz. Definitywny koniec, nie wrócisz już? Szczerze, to tak naprawdę nie ja kończyłem z tą reprezentacją. Wytworzyła się taka sytuacja, że ja czuję trochę, że zostałem do tego zmuszony. Nie chcę być problemem dla nikogo, ani dla reprezentacji, ani dla trenerów, więc myślę, że najrozsądniej w tej sytuacji było właśnie zadecydować w ten sposób. Dziękuję za wszystkie lata. Dziękuję bardzo.